Dzisiaj będziemy malować autoportret w nakryciu głowy. Proszę bardzo, jakie piękne rysunki Alberta Dürera, złotnika. Wspaniały portret Leona Wyczółkowskiego. I wspaniała kreska Stanisława Wyspiańskiego, czułość Teodora Axentowicza i niewinność Leonarda da Vinci. Jan Matejko w szybkim szkicu. A tu mój rysunek, jak miałam 18-17 lat, babcia Broncia, ciocia, kredką, bardzo fajnie się rysowało. I rysunek ze szkoły, mój kolega Marcin. Będziemy rysować kubusiem, ale nie będziemy rysować tak, że będziemy po prostu tym kubusiem, bo to troszkę ręka nam się nie wygina aż tak, ale zrobimy szerszą troszeczkę kreską. Będziemy bokiem rysować, czubkiem, krawędzią, wykorzystywać po prostu wspaniałe efekty używania takiego grafitu z kubusia. Więc zaczynamy. Kompozycję zrobimy tak, żeby ten kapelusz nam się tutaj zmieścił, to nakrycie głowy, więc spójrzmy, że głowa nie jest na wprost, jest troszkę obrócona dzisiaj, co stwarza wyzwanie. Można troszkę ją unieść, wtedy światło lepiej widać na całej twarzy, można troszkę nachylić. Dobrze jest zdecydować się. No i jakie będzie ustawienie? Może tak na tyle naturalnie, żebyśmy mogli tylko okiem spoglądać do lustra i oko spogląda na kartkę. Uśmiechu raczej nie da się utrzymać do końca rysowania, chyba że na końcu się uśmiechniemy, ale to troszkę zmieni nam rysunek twarzy. Więc zróbmy sobie tak zwaną wygodną minę. I patrzymy, mierzymy tym noskiem, długością nosa. Raz, dwa, trzy i można powiedzieć i pół. Trzy i pół. A w szerokości, żeby nam się zmieściła kompozycja, będzie tak, nosek. Nosek, od czubka nosa. Raz, dwa, no i tak jedna trzecia, dwa i trzy. Czyli ponieważ twarz... Nie, nos nie będzie zupełnie na środku, będzie troszeczkę tutaj, oś będzie tutaj. Kapelusz jest po skosie. Kapelusz dotyka oka. Nos jest pod kątem. Nos, na razie proste linie. Nos jest pod kątem. Tutaj będzie brew. Teraz dokąd będzie sięgał policzek. Na pewno nie będzie długością nosa, tylko będzie jedną trzecią. Dotąd będzie policzek. Nos. Dość duży i dobrze widoczny jest ten odcinek. Przeważnie jest tak, że na środku tej wysokości są usta. Cień też jest tutaj pod nosem. Jak widać, kredka daje możliwości takie, że mięciutko można tą kreskę rozprowadzać. Cień mamy też właśnie pod dolną wargą. Zaznaczamy. I on jest taki trójkątny trochę, ten cień. Usta są jasne. A pod ustami jest cień. Jak zaznaczyć, że włosy są jasne? No jasne są, bo tło jest ciemne. Jeżeli światło pada nam z tej strony, to dobrze jest zaznaczyć, że właśnie tło tutaj jest ciemne. Ono jest, nawet się zbliża tu bardzo do mojego czoła i do włosów.
wyłanianie z tła, szukanie siebie w przestrzeni, spokój, obserwacja i rysowanie. Warto obserwować mistrzów, poczytać o ich historii, przyjrzeć się, jaką mieli kreskę i dlaczego. A teraz podczas rysowania najważniejszy jest spokój, cisza i tylko to. Czas, rysowanie, spokój. Jak wspominałam, ważne jest, żeby ruszać różnymi kantami, końcami, kawałeczkami tutaj brzegu, boku. Także to narzędzie fajne jest do szkicowania. Można coś ocieplić albo coś zaostrzyć. I żeby układał się po bryle. Przypominam, że kiedyś miałam na nazwisko Bryła i dlatego lubię to słowo. Tutaj włosy są jasne na ciemnym tle. Troszkę podkreślić jakby strukturę tego kapeluszka. Kapelusz a la UFO. To jest mój ulubiony kapelusz. Ma już chyba, no nie wiem, no ze 20 lat. Kapelusz kupiłam na ślub koleżanki, który miał się odbyć w Pałacu Ślubu w Warszawie. A para była niesamowita, bo z moim przyjacielem z Anglii poznałam koleżankę, z którą studiowałam na akademii w Poznaniu. Jak ich oboje poznałam, to tak sobie przypadli do gustu, że wzięli ślub. Koleżanka mieszka teraz w Walii, w mieście Wrexham. Też rysuje, maluje, jest wspaniała. Wzięła ślub z Richardem, polskiego pochodzenia. Świetnie grał w tenisa. Chodził zawsze z ręką w kieszeni, tak jak książę Charles. I kapelusz był koniecznością na ślubie w angielskim stylu. Także moje UFO zawsze mi towarzyszy, jak śpiewam, jak występuję jako Hanka Ordonówna, a dzisiaj jest na moim autoportrecie. Czy jest mniej podobna, czy bardziej, to kwestia już wprawy i trzeba tę umiejętność cały czas pogłębiać, czyli oko, ręka, rysik.